Cześć. Dzisiaj postanowiłem nagrać programowanie Halo Tu, magazynka elektrycznego Halo Tu. Jak widać na załączonym obrazku, to jest podstawowy magazynek elektryczny, zaktywowany dźwiękowo. Mamy w nim trzy jakby ustawienia. Jest ustawienie prędkości podajnika mieszadła, jest ustawienie prędkości, Boże, czułości mikrofonu i wreszcie jest też magazynek jest wyposażony w oczka. No, są diody, które generalnie no, w momencie, kiedy kuleczka jest przez nie wykryta na wyjściu z FIDA, no, zatrzymuje mieszadło wtedy, żeby nam nie napierało dalej. Także generalnie, jeżeli chodzi o te ustawienia, pierwsze ustawienie symbolizowane diodą zieloną, prędkość motoru, prędkość mieszadła inaczej. 6 ustawień od 1 do 6. Drugie ustawienie czułość mikrofonu. Czyli tak samo 1 do 6 ustawienie. Oczywiście ilość mrugnięć diody, co później zaprezentuję, odpowiada odpowiednim ustawieniu. No i trzecie, wreszcie czerwone, to jest właśnie ustawienie tychże diod, tychże oczek. Jedno mrugnięcie są wyłączone, dwa mrugnięcia oczka są włączone. Ok, więc magazynek sobie włączamy za pomocą multifunkcyjnego przycisku. Za jego również pomocą wprowadzamy wszelkie ustawienia. Zaraz to wszystko zaprezentuję. I tak, może sobie go włączymy najpierw, żeby zobaczyć, na czym rzecz polega. Magazynek w tym momencie jest włączony. On jest ustawiony w tym momencie na najniższe biegi. Teraz postaram się. Będzie widać mieszadło, jakoś spróbuję. Praktycznie nie reaguje, lub reaguje bardzo powoli. Czyli generalnie musiałby być mechanik jakiś bardzo głośny z takim porządnym pierdzielnięciem, żeby to No i w tym mieszadło. W tym momencie możemy go sobie wyłączyć. Ok, wyłączony. No i teraz tak, troszkę. I teraz tak, generalnie, żeby sobie wejść w tryb ustawień, wciskamy sobie, o, dokładnie w ten sposób, wciskamy, puszczamy na chwileczkę, no i mrugają nam diody. Zielona, pomarańczowa i wreszcie czerwona. No i magazynek, tak, i w tym momencie jak mruga po raz drugi, mamy możliwość właśnie wprowadzania ustawień. Diody oczywiście mrugają zgodnie z tymi kolorami, o których powiedziałem wcześniej, czyli zielona, pomarańczowa, czerwona. I mamy tak, po wejściu w ten tryb programowania zapala nam się najpierw na konkretną ilość razy każdy kolorek diody, czyli zielona mrugnęła tam powiedzmy raz, pomarańczowa mrugnęła raz i czerwona mrugnęła raz. Czyli mamy pierwszy bieg w tym momencie prędkości podawania mieszadła. Mamy pierwszy tam bieg czy stopień czułości mikrofonu i wreszcie mamy wyłączone diody, te czujki kulki. No i teraz tak, generalnie musimy to robić w miarę, to programowanie trzeba robić w miarę sprawnie, dlatego że jak chwilkę zostawimy, przelecą nam te wszystkie kolorki, to wtedy magazynek automatycznie się sam wyłącza po chwili. Także trzeba to robić w miarę sprawnie. Postaram się Wam tutaj zaprezentować bez komentarza, żeby po prostu zdążyć to zrobić. Czyli co, włączamy sobie szybko jeszcze raz. Magazyn się włącza raz. Zielona, pomarańczowa, czerwona. I teraz sobie wciskamy raz, dwa, trzy. Powiedzmy, że będziemy chcieli. Powinna nam teraz przeskoczyć na właśnie zaprogramowaną. Pomarańczowa, raz, dwa. Sobie mrugnęliśmy.
To była czerwona, czerwona to była, czyli sobie włączyliśmy teraz oczka. Tam bodajże mi przeleciała pomarańczowa dioda. Spróbuję to jeszcze raz wprowadzić, tak żeby było ustawienie na 3. Prędkość motoru, 3, czułość mikrofonu i żeby włączona była czujka. Czyli jeszcze włączony raz, włączony raz, dwa, nawet na dwa jest. Dwa raz, trzy. Raz, dwa, trzy. Zaprogramowało się zielone, trzy razy pomarańczowe. Raz, raz, dwa, trzy. Pomarańczowe. Trzy razy mrugnęło ładnie, no i czerwone mrugnęło raz, czyli jest cały czas włączone. Jeszcze raz sobie spróbujemy to zrobić. Tak, raz, dwa, trzy. Żółte raz, dwa, trzy. Czerwone mruga raz, czyli trzeba będzie to jeszcze ustawić. Pomarańczowe i czerwone teraz raz i dwa. I teraz powinno zaskoczyć już. Tak jest. W tym momencie mamy ustawione wszystko tak, jak chciałem, czyli 3, 3 i włączona czujka, kuleczek, włączamy magazynek. No, spróbuję sobie zobaczyć teraz, jak to... No, od razu jest różnica, już nie muszę tak z taką siłą. Nie musi być aż tak duży dźwięk i takie tak bardzo silne uderzenie, żeby mieszadło się zakręciło. Także jest wprowadzone. Generalnie z tego, co producent pisze tam w instrukcji, z tego, co wyczytałem, nie zalecają ustawienia prędkości mieszalnika na najwyższy bieg, czyli na szóstkę. Tylko raczej, żeby ustawić sobie na niższe ustawienie, takie, które jest niezbędne dla naszego markera. Prawda, no możemy mieć różny marker. Może być to betek jakiś, czy inny mechanik, który jest głośny, który ma po prostu tąpnięcie takie porządne i wtedy wiadomo, że mniejsza jest potrzebna czułość i też mniejsza ta prędkość podawania. Też to jest wiadomo od kruchości kulki uzależnione, żeby też nam kulek nie ciało w mieszadle. Żeby piślu nie było, czyszczenia niepotrzebnego. Jeżeli będziemy mieli na przykład już elektryka jakiegoś cichszego, czy to będzie jakaś TMK 15, czy to będzie jakiś AX, czy inny tego typu, powiedzmy, marker, no to no ta czułość mikrofonu, żeby magazynek się aktywował, no musi być już większa. Halo tu no jest bardzo podobne do RipLipa, tejże samej firmy. Tylko tu jest różnica, że no troszeczkę więcej tych ustawień jest. Okay. Także magazynek mam wyłączony, ja sobie go wyłączę jeszcze. I dla powtórzenia powiedzmy, że wprowadzę sobie ustawienia na fulla, żeby było wszystko. Mimo tego, co tam mówiłem wcześniej. Czyli włączamy, pyk. To akurat mi się włączył jeszcze raz. Przytrzymuję chwilkę, odpuszczam, czerwona. Dobra, potem mamy czułość, czujka, jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okay. Dobra, no i co, sprawdzimy sobie, jak to wyszło. Tu się nie zmieniło. Czuły, żeśmy sobie podkręcili, dobra. I tu jest dwa razy. I tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. 4, 5, 6. Pomarańczowy. Czerwony, dobra. Ok, ale coś mi się tu nie podoba. Żeby to po razie tylko. Aha, bo to się zaświeciła druga już, żeby w tym momencie można było sobie wprowadzać. No dobra, sprawdzimy jeszcze teraz, jak to wygląda. O,
Raz, dwa. No, dobra. To już jest kwestia techniczna. Powiedzmy, że jest prawie na fulla wszystko. Ta czułość też jest prawie na fulla. Generalnie chodzi o zasadę. No, trzeba to robić w miarę tak sprawnie, żeby zdążyć ze wszystkim wyłączone. Zobaczymy teraz jeszcze statyczny test. Gdzie tutaj mój testownik? Jak to mam? No i teraz praktycznie tykam ledwo, ledwo. Magazynek się kręci za każdym razem, także jak wspomniałem, producent sugeruje, żeby sobie dobrać czułość mikrofonu, to po pierwsze, no ale też szybkość tego mieszadła dobrać sobie odpowiednio do markera, jaki mamy. Czyli im jest marker głośniejszy, tym czułość musi być ustawiona wyżej. I marker jest cichszy, jak to jest elektryk jakiś, no to to ustawiamy sobie to wtedy niżej, odpowiednio do potrzeb. Także mam nadzieję, że będzie Wam pomocny ten filmik. No i co do zobaczenia. Następnym razem wezmę się tutaj, dzwonił do mnie gość, rozłożymy sobie BTK, przeserwisujemy. Prosta sprawa, ale myślę, że spokojnie można to, że tak powiem, takie podstawy ruszyć, bo to ma na celu też ten kanał, żeby takie proste rzeczy po prostu robić, które wiadomo, nie każdy ogarnia, a po prostu nie ma tego nigdzie na polskich stronach, prawie że nigdzie, bo są oczywiście filmiki, ale im więcej tego będzie, tym lepiej, myślę. Dobra. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam, do zobaczenia.